Dzieciaki, idziemy dziś z waszym tatą na kolację do restauracji. A Maurycy, zabieracie go ze sobą? Nie, Maurycy zostaje w domu. Super! Nic się nie martwcie, będziemy się nim opiekować. Będę najlepszą opiekunką. A ja opiekunkiem. Chodź, Maurycy, na pewno masz ochotę na kotleta z ziemniaczkami. Albo spaghetti, co tylko będziesz chciał. Nie, nie, dzieciaki, to nie tak. Maurycy zostaje, ale przyjdzie do was opiekunka. Ale jak to? Przecież my potrafimy zająć się dzidziusiem. A, przygotowałem już deskorolki dla nas. Będziemy zjeżdżać ze schodów. Na pewno potraficie zająć się dzidziusiem, ale opiekunka i tak przyjdzie. Pa, pa, malutki, bądź grzeczny. Wy też bądźcie grzeczni. Postarajcie się nie doprowadzić opiekunki do płaczu. Że niby my? Nigdy. A widzieliście ten film o strasznej opiekunce? A jaki miał tytuł? Straszna opiekunka. A o czym był? Kuba, domyśl się. Ja wiem, o strasznej opiekunce. A co ona niby takiego robiła, że była taka straszna? Nie powiem ci, bo będziesz się bał. Ale uwierz mi, nie chciałbyś zostać z nią sam na sam w pokoju. Idzie po nas. Halo, jest tu ktoś? Juhu, czy są tu jakieś dzieci? Widzę was, tu jesteście. Czyżby zabawa chowanego? Cześć, jestem Marta. A to jest pewnie mały Maurycy. Cześć, będziemy się dzisiaj bawić, co? Ona wcale nie wygląda na straszną opiekunkę. To tylko pozory. Ale słodka dzidzia z ciebie. Kto jest słodką dzidzią? No kto? Zobacz, jak patrzy na Maurycego. Chciałabym cię schrupać, słodziaku. Słyszałyście? Ona chce go zjeść. Trzeba mieć na nią oko. Zdecydowanie. Nie możemy zostawić Maurycego sam na sam z opiekunką. Co tak na mnie patrzycie? Nie musicie tu siedzieć, jak chcecie, to możecie iść do pokoju. Nie, wolimy zostać tutaj i mieć na oku Maurycego. Naprawdę nie trzeba. Zajmę się dzidziusiem, pooglądamy bajki, nakarmię go. O, chyba trzeba kogoś przewinąć, dzidzia zrobiła niespodziankę, tak? Ciocia Marta zaraz się tobą zajmie. Poszła sobie, sama z Maurycem, co teraz? Co to znaczy, że się nim zajmie? Przewiniemy teraz dzidziusia. A kto tu zrobił niespodziankę? O, i to dużą. Co ona mu robi? Chyba przygotowuje do zjedzenia. Mamy tu jakąś posypkę? O, to się chyba nada. Jeszcze tylko to i jesteś gotowy. Czy ona go właśnie czymś posypała? Schrupię te małe śliczne paluszki, dawaj. Zostaw naszego braciszka! Nie pozwolimy ci go zjeść! Że co? Zjeść? Chyba nie żyje! Co? Aż tak mocno nie walnąłem! Cicho, budzi się! O, moja głowa! Co się stało? Jak ja wyglądam? Mam siniaka na całym czole! Co wyście narobili? Złapaliśmy cię na gorącym uczynku! Chciałaś zjeść dzidziusia, przyznaj się! Że co? Zjeść? To po co go posypałaś solą? Ha? Ha? Spróbuję tego! Fuj! Ma rację! To nie sól! Czego wy się naoglądaliście? Jestem zwykłą opiekunką! Co za dzieciarnia! Ale się wygłupiliśmy, Zosia! To zwykła opiekunka, a nie żaden potwór! No nie, byłabym tego taka pewna! Coś tam opiekunką jest nie tak. Zosia, odpuść. Idę po chrupki. Jakie pyszne jajeczka z boczkiem i keczupem. O, przydałby się jeszcze majonez i trochę soli. O nie, cała się ubabrałam. Ale ze mnie nie zdara. Pani Marto! Tak, Lenka? O co chodzi? Czy mogę? Dlaczego te dzieciaki na mój widok ciągle krzyczą? Oj, moja nowa bluzka, cała do prania. Zosia, Zosia, miałaś rację. Przychodzę do kuchni, a tam pani Marta cała we krwi. A nie mówiłam? Musimy szybko działać, nie ma czasu do stracenia. Trzeba ją stąd wykurzyć. Dobra, to może na początku małe straszonko. Mam nadzieję, że te dzieci już nic nie wymyślą. Ktoś puka o tej porze? Halo? Ktoś tu jest? Halo?
Dziwne, nikogo nie ma. A teraz wykorzystamy system zdalnego sterowania domem od taty. Kuba, jesteś genialny! Włączymy sobie telewizor. Hej, kto włączył telewizor? A, już wiem! Nie nabiorę się na to, dzieci! Gdzie jesteście? Gdzie się chowacie? Nie wystraszycie mnie! Kto był na dole? Byliśmy tu cały czas! A pilot do telewizora zawsze jest na komodzie w salonie. Dałabym sobie głowę uciąć, że ktoś włączył telewizor. Kuba, co jeszcze można zrobić? Na przykład włączymy radio. Nie, dzieci są na górze. Coś z tym domem jest nie tak. Kto włączył radio? To niemożliwe, to się dzieje tylko w mojej głowie. To jest niemożliwe. Wyłączymy światło. I znowu włączymy. Może jeszcze raz? Chyba już wystarczy. Nie, tylko nie telefon! Jak w horrorze! Kuba, jak to zrobiłeś? Tym razem to nie ja, przysięgam. Hej, wróciliśmy! Co tak migało światło? Dzieciaki, znowu bawiliście się systemem od taty? Mama i tata wrócili! Jak tam wieczór? Byliście grzeczni? Jasne! Jak aniołki? A gdzie opiekunka? Zwijam się stąd! Nikt mnie nie zatrzyma w tym domu ani minuty dłużej! Marto, poczekaj! Nie przyszłobyś może za tydzień popilnować dzieci? Nie, nie! Jestem zajęta! To może za 2 tygodnie? Też jestem zajęta! I za rok, i za 2, i nigdy już tu nie wrócę! Hej, a zapłata? Uciekła! To było dziwne! Dzieciaki, na pewno wszystko było w porządku? Tak, jak najlepszym! Zobacz, jaki Maurycy zadowolony! Dzięki za oglądanie! Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał! Serdeczne pozdrowienia dla Ani Bisek, Gabrieli Tosz, Lenki 296, Hani Pszanowskiej, Zosi, Dominiki Rudnik i Wiktorii Sztalmirskiej oraz Boto 7030. Do zobaczenia w kolejnym filmie! Pa, pa!